Chory na COVID-19 skoczył z okna. Dramatyczny finał koronawirus. Rzecznik szpitala w Poznaniu o tragicznej śmierci pacjenta skoczył z okna. 60-letni pacjent chory na COVID-19, skacząc z okna, targnął się na swoje życie. Zmarł na miejscu, powiedział w sobotę rzecznik szpitala miejskiego imienia J. Strusia w Poznaniu Stanisław Rusek. Jak dodał, prokurator nie podjął decyzji o wykonaniu sekcji zwłok. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek godzina 17:30. Z okna na 6. piętrze szpitala miejskiego imienia J. Strusia w Poznaniu wypadł 60-letni pacjent. Jak tłumaczył w sobotę Stanisław Rusek, 60-latek trafił do placówki w czwartek, został przetransportowany z poznańskiego szpitala HCP ze względu na covidowe zapalenie płuc. Został przyjęty do szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie przeprowadzono wszechstronne badania, włączając w to wykonanie tomografii komputerowej. Pacjent został hospitalizowany u oddziale urologicznym pełniącym obecnie funkcję oddziału zakaźnego. Nie miał schorzeń urologicznych. Został przyjęty właśnie w tym oddziale, bo ten oddział dysponował wolnym łóżkiem, tłumaczył Rusek. Dodał, że po przyjęciu pacjenta wdrożono stosowne procedury medyczne, saturacja krwi pacjenta była na poziomie 93-95%. Wdrożono m.in. antybiotykoterapię i tlenoterapię. Lekarz dyżurny rozmawiał w tym dniu z pacjentem najpierw dziewięć rano, ponownie godzina 14. Pacjent był niespokojny, przejawiał cechy splątania, charakterystyczne przy takim zapaleniu płuc. Jego ogólny stan kliniczny był dobry, nie zaobserwowano u niego niewydolności oddechowej. W ocenie lekarza prowadzącego pacjent nie manifestował zamiaru samobójczego, ani też nic nie wskazywało na to, że mógł mieć takie myśli, zaznaczył Rusek. Podkreślił, że pacjent, skacząc z okna, targnął się na swoje życie, zmarł na miejscu. Na miejsce zdarzenia przyjechali dyrektorzy szpitala i naczelna pielęgniarka. Po dokonaniu czynności przez policję i prokuraturę ciało zmarłego przeniesiono do pomieszczenia postmortem. Prokurator nie podjął decyzji o wykonaniu sekcji zwłok, wskazał. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczególnego współczucia, zaznaczył Rusek.